Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Onetranowie i zostaniemy w temacie książek, bo o książkach przed chwilą była mowa w Onetrano. No to zostaniemy w temacie książek, chociaż będą to książki troszkę inne. Zapraszam Państwa na spotkanie z moim gościem Robert Krasowski, wydawca, autor książek o współczesnej polskiej polityce i autor między innymi najnowszej tej książki o jakże prostym tytule o Michniku, czyli biografia polityczna Adama Michnika, książka w księgarniach i teraz o niej porozmawiamy. Dzień dobry, Robercie, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Zacznę może od pierwszego pytania. To jest druga taka poważna biografia w Adama Michnika po wydanej dosyć niedawno, bo chyba rok temu, biografii Romana Graczyka. I chciałem się zapytać, czym ta... Na pewno się te dwie biografie różnią długością, ponieważ książka pana Graczyka jest w sposób taka, jest bardzo gruba. Twoja jest dosyć krótka, szybko się bardzo czyta. Czy powinniśmy tą książkę kupić po to, żeby się dowiedzieć o Adamie Michniku czegoś, czego nie wiedzieliśmy do tej pory? Tak, tak, absolutnie tak. Znaczy, książka Romana Graczyka jest lepsza i jest prawdziwą biografią. Ja piszę tylko o jednym wymiarze działalności Michnika, o politycznym, ale skupiam się na czymś, co jest powszechnie niezauważone, a mianowicie na pewnych wewnętrznych siłach, mechanizmach na warsztacie Adama Michnika. No i tam taką rzeczą kluczową, która jakoś umknęła uwadze, jest pewna bardzo osobliwa motywacja tej natury, a mianowicie to, że od młodości Adam Michnik ma narastające poczucie, że ma do spełnienia wielką rolę historyczną, ale nie w tym sensie, w jakim politycy mają wielką rolę historyczną. On po stanie wojennym dostaje się do więzienia i ma mistyczne wizje. To jest okres, w którym Adam Michnik jest bardzo rozbudzony. Dwa razy ma kontakt z Bogiem i słyszy od niego, że ma do spełnienia, raz ma uratować honor Polaków, po raz drugi pojawia się Bóg. Relacjonuje tutaj opowieść Adama Michnika z jego autobiograficznej książki. Po raz drugi pojawia się to poczucie, że przed rozmowami o amnestii, że Bóg znowu wysyła sygnał Michnikowi, co ma robić. Potem przez wiele lat Adam Michnik mówił, że jego zachowanie więzienne nie było jego zasługą, tylko zasługą Boga. Znaczy, że ono przekraczało jego własne możliwości. A zatem generalnie ja nie oceniam tego elementu biografii Adama Michnika. Niektórzy mogą być tym zirytowani, inni mogą uznać, że Adam Michnik jest osobą tego pokroju, że może mieć tego typu misję historyczną od pana historii. Ale próbuję wyjaśnić, że to jest klucz do zrozumienia wszystkich zachowań Adama Michnika. Jeżeli nie zrozumiemy, że Adam Michnik kieruje się wyjątkową motywacją, którą od czasu Adama Mickiewicza i Andrzeja Towiańskiego w polskiej polityce nie widzieliśmy, to nie zrozumie się Adama Michnika. Z tego powodu uważam, że warto przeczytać, zwłaszcza, że ten fragment mechaniki, tej istoty w ogóle Michnika rekonstruuje wyłącznie na podstawie jego tekstów i tego, co mówi o sobie, więc jest to jakby świadectwo niepodważalne. Mamy w tym roku 20. rocznicę afery Rywina, prawda? To jest dokładnie 20 lat temu, jak afera Rywina wybuchła i to był oczywiście moment, od którego pozycja polityczna Adama, też nie będę ukrywał, że go dobrze znam i pracowałem dla niego przez 22 lata w sobie, pozycja polityczna Adama zaczęła spadać gwałtownie, tak samo jak pozycja całej Gazety Wyborczej. Czy uważasz, że warto 20 lat po aferze Rywina jeszcze pisać o tej aferze, bo poświęciłeś jej sporą część książki? Ja mam temperament w tej chwili historyka, więc wydaje mi się, że warto pisać o tym, co się działo za faraonów i tym bardziej warto pisać o tym, co się działo 20 lat temu. A jeszcze bardziej warto pisać wtedy, kiedy przebieg realny wydarzeń był zupełnie inny niż to, co zapamiętaliśmy. Więc w moim opisie afera Rywina jest zupełnie inną historią niż Państwo ją znają z relacji na bieżąco. Ona miała tyle wątków, padało tyle oskarżeń, że najbardziej inteligentna osoba mogła się pogubić. A teraz, kiedy kurz opadł, kiedy można przeczytać spokojnie stenogramy, no nie chcę wyjść na takiego ciula, który zachęca wszystkich do czytania własnej książki, ale jeżeli Państwo przeczytają ten rozdział aferze Rywina, to zobaczycie, że naprawdę wszystko przebiegało inaczej niż
niż się wydawało na bieżąco. Wydaje mi się, że to jest absolutnie naturalna postawa pisarza, że zachęca ludzi do przeczytania swojej książki, więc nie musisz się absolutnie krygować i powinieneś wprost o tym mówić. Bo opowiadasz o Adamie jako człowieku, który uważał, że ma jakąś misję do spełnienia w polityce. Czy ona pochodziła od Boga, czy była mistyczna, czy nie była mistyczna, wszystko jedno. No, w każdym razie miał misję do spełnienia w historii Polski, w polskiej polityce. Ale czy to nie jest tak, że w ogóle w polityce tacy ludzie są liderami procesów, liderami zmian, że, żeby w polityce w jakimkolwiek kraju, w jakimkolwiek okresie historycznym zaistnieć poważnie jako postać historyczna, a to niewątpliwie Adam jest w historii najnowszej Polski, to trzeba być takim człowiekiem, który wierzy w to, że ma jakąś misję. I tak jak mówię, wszystko jedno, kto mu nadał tą misję, no ale ma tą misję do spełnienia. Czy dzisiaj Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, czy to nie są ludzie, którzy też uważają, że mają jakąś misję do spełnienia w historii Polski, dokładnie tak samo jak Adam? Trochę tak, chociaż powiedziałbym tak, Donald Tusk jest człowiekiem, który bardzo liczy się z realiami i nigdy by nie zrobił czegoś takiego jak lepienie Polski od nowa wbrew wszystkim Polakom. To by mu do głowy nie przyszło. Jarosław Kaczyński, owszem, jemu by to przyszło, więc ten. Adam Michnik ma posunięte, miał poczucie, no, jego największy przyjaciele jak Giedroyć czy Henryk Grudziński pisali na początku lat 90., że nim miota tylko próżność i narcyz, co jest moim zdaniem przesadą. Ale jest jedna pewna bardzo specyficzna, tak, to jest potrzebne, pewne poczucie misji. Wydaje mi się, że powinno być troszeczkę bardziej skrojone pod realne możliwości, bo jeżeli ktoś mówi, że jest Achillesem, a zatem, że jestem Herosem i przyszedłem tutaj ze świata bogów, a nie ze świata ludzi, to wydaje mi się, że trochę traci kontakt z ludźmi i ze swoimi realiami. Ale główny problem polegał z Adamem Michnikiem na tym, że politycy podlegają wielu koniecznościom. Na przykład Jarosław Kaczyński ma partię, z którą musi się liczyć, ma elektorat, z którym musi się liczyć i wrogów, który wdetuje w ziemię, z nimi się akurat nie liczy, ale dwie kotwice ma. Adam Michnik jest człowiekiem, który wchodził do polityki nie mając żadnych kotwic, co doprowadziło go do gigantycznych konfliktów. Dzisiaj tego nie pamiętamy, ale poziom wrogości Mazowieckiego, Geremka i Wałęsy do Michnika był gigantyczny. On w epoce Solidarności jest kimś w rodzaju Antoniego Macierewicza, tropi agentów, uważa, że Mazowiecki za chwilę zdradzi, Geremek zdradzi, Wałęsa wszystkich wyda. I potem gdzieś w pewnym momencie Adam Michnik widzi, że jest takim outsiderem, że musi się doczepić do jakiejś drużyny. I Adam Michnik, który wchodzi do drużyny Wałęsy w 1986 roku i działa razem z Geremkiem Mazowieckim, czyli jest poddanym pewnym koniecznościom zewnętrznym, jest politykiem, powiedziałbym, nawet wybitnym. To jest piękny okres działalności Michnika, on trwa do 1989 roku. Jest członkiem zespołu, czyli jest członkiem ekipy, w której on coś proponuje, im coś proponują, trzeba się nawzajem dogadać. Problem polega na czymś takim, że po 1989 roku dostaje gazetę, czyli potężne medium, w tamtym epoce mające 90% informacji politycznej, jakby ciężaru z całego rynku i uznaje, że już z nikim nie musi negocjować. No i parę miesięcy później już jest na wojnie z Wałęsą, no i czego często nie widzimy, z Geremkiem Mazowieckim także. Bo następuje znowu ta faza, w której Adam Michnik chce narzucić wszystkim swoje warunki. Więc powiedziałbym tak, że mając gazetę z kolei przestał się liczyć z całym światem. Jak zobaczymy na późniejszą misję Adama Michnika, to ona polega... Z reguły uważa, że Adam Michnik walczył z prawicą w latach 90. Z prawicą też walczył, ale głównym problemem jest to, że on walczy przede wszystkim ze swoimi. A zatem, że prowadzi dziką wojnę z Mazowieckim Geremkiem, żeby wymusić koalicję z Sojuszem, a potem prowadzi dziką wojnę z Sojuszem, czyli z Kwaśniewskim, Oleksym i Millerem, żeby podporządkować ich swojej własnej agendzie. Jak pamiętamy, kończy się to dwoma wielkimi rozwodami. Unia odchodzi od Michnika, bo nie może z nim współpracować, a Miller z nim idzie na kompletną wojnę, prawda? Więc w czasie afery Regina. Czyli powiedziałem tak, to poczucie misji było... Ono jest potrzebne, ale powiedziałbym, powinno być skrojone bardziej na ludzkie możliwości, więc chyba to było destrukcyjne także dla Adama Michnika. Bo jeszcze dorzucę jedną rzecz, bo warto to zauważyć. Często się Adama Michnika oskarża, że on gdzieś był stronniczy, a zatem był z jednymi albo przeciwko drugim. To w ogóle nie jest istotą problemu.
w mediach wiele mediów jest zaangażowanych, czy po stronie jednych, bądź drugich. Adam Michnik należał do innego gatunku. Nie był człowiekiem, który popierał jedną partię, a zwalczał inną, ale był człowiekiem, który próbował wszystkim partiom podyktować własną agendę. Czyli reprezentował to, co jest typowe chyba tylko dla ojca Rydzyka po 1989 roku, czyli postawę barona medialnego, który z dobrą intencją, bo i Adam Michnik, i Tadeusz Rydzyk mają dobrą intencję, z dobrą intencją postanowił przejąć władzę nad polityką, prawda? Czyli podyktować politykom swoje opinie. No i to nie szło. Mazowiecki tak go permanentnie nie słuchał, że Adam Michnik doprowadził do zamachu pałacowego, czyli do obalenia Mazowieckiego, zastąpienia go Balcerowiczem. No a Miller mówił z kolei, że no, ja nie mogę z Adamem pracować, no bo on chce mi wyznaczać i ministrów, i decyzje tych ministrów. No, nie ma miejsca dla Adama Michnika i premiera w Polsce. No, Kwaśniewski mówił, że Adam Michnik zbudował sobie taką wielką porcję wpływów, że stał się niebezpieczny sam dla siebie. No, to jest ten kłopot z tym poczuciem misji, więc tak... Cynizm jest zły, ale powiedziałbym tak, że jak widzimy z kolei osobę, która nie musi podlegać cynizmowi swojej epoki, bo nie musi karmić swojej partii i tych wszystkich dziwnych ludków, których mianowała ministrami, no to z kolei polityk za bardzo odlatuje. Mówisz o tym, że Adam nie walczył w Polsce z prawicą, no ale jednocześnie jednak sporo miejsca w książce poświęcasz temu, że Adam walczył i bał się o to, że Polska stanie się, jak to on używał, i potwierdzam, rzeczywiście używał takiego sformułowania, że stanie się Polską endecką. Czyli radykalnie prawicową, no w dużym skrócie ujmując. Czy nie uważasz, że miał rację i że jednak się okazuje, że ta radykalna prawica czy skrajna prawica jest dla przyszłości Polski dużo większym zagrożeniem niż radykalna lewica, tak jak się tego baliśmy po obaleniu komunizmu? Jak i nie. To jest ciekawa bardzo sprawa. W ogóle Ciemnoogród to jest... że w ogóle nie ma wątpliwości, że Michnik ma rację od samego początku, jeżeli mówi o Ciemnoogrodzie. Myśmy to wszyscy wiedzieli. W Polsce prawica zawsze była dziwna. Jak Hall zaproponował Mazowieckiemu, żeby budować prawicową partię, on powiedział, że nie, bo prawica w Polsce zawsze jest pokraczna. Więc Ciemnoogród był problemem. On podniósł głowę już w 1989 roku i wszyscy rozsądni ludzie chcieli z Ciemnoogrodem walczyć. Problem polegał na czymś innym, na pewnym pomyśle, jaki miał Adam Michnik na walkę z Ciemnoogrodem. Zamiast ich izolować, potępiać, zamiast... bić ich po głowie, zamiast otoczyć poprawnością, która im nie pozwoli oddychać. Adam Michnik wymyślił pomysł, który potem upublicznił, a mianowicie, żeby zbudować koalicję z postkomunistami, żeby wygrać z Ciemnoogrodem. Czyli skleił ze sobą dwie idee, zupełnie różne. Jedna, że Ciemnoogród trzeba bić pałą po głowie, aż się go wbije w ziemię, co jest ideą słuszną. I drugą ideę, że trzeba wybaczyć komunistom na skalę, która była... nie do przyjęcia nawet dla największych wrogów Ciemnoogrodu. Nawet dla, to jest tak, Geremek nienawidził Ciemnoogrodu, ale dla niego nie było do przyjęcia to, żeby z tego powodu musiał pokochać Jaruzelskiego. To był gigantyczny problem Adama Michnika, że skleił te dwie idee. I od tego momentu pomysł walki z Ciemnoogrodem stał się trochę kontrowersyjny. Bo to jest tak, że część prawicy się odwróciła, uznała, że to jest, że skoro tak, to niż wolą Rydzyka niż Michnika. Sam Ciemnoogród podniósł głowę. Pamiętajmy o czymś takim. Istotą lat 90. jest to, że Ciemnoogród wyrasta dużo bardziej niż jego realny potencjał. Jego potencjałem była parafia. Że nawet dzisiaj widzimy, że prawdziwe siły Ciemnoogrodu są radykalnie mniejsze niż siły PiSu. To pewna okoliczność zewnętrzna sprawia, że oni mają takie wpływy. To jest to, że gdzieś tam jeden polityk, Ziobro i Kaczka biją się o poparcie Rydzyka. Więc powiedziałbym, pewna konstelacja wypchnęła go do góry. W latach 90. tą konstelacją, która wypychała Rydzyka do góry, był Michnik. Proszę sobie przypomnieć, że wszystkie te ciemne postacie, które były liderami Ciemnoogrodu, czyli ksiądz Jankowski, Wrzodak, Rydzyk, Giertych, to są postacie, które idą do walki z Michnikiem na ustach. I to jest coś takiego, że jakby Michnik ich wyciągnął, otrzepał ich z kurzu, został ich wrogiem. Oni mogli już krzyczeć, że nie są, że nie zwalczają jakichś dziwnych, nie walczą z Darwinem, nie walczą z Żydami. Oni mają tylko Adama Michnika. Oczywiście wiadomo, że Adama Michnika bili także dlatego, że jest Żydem, prawda? Więc ten, ale wydaje mi się, że Ciemnoogród jest w Polsce zjawiskiem groźnym, ale powiedziałbym marginalnym. I wydaje mi się, że gdyby nie
upiornie niemądra taktyka Adama Michnika w latach 90., chociaż jemu trzeba przyznać, że jego winy można ocenić na 25%, a potem 75% winy to jest Jarosław Kaczyński. Gdyby Jarosław Kaczyński tych ludzi nie przytulił, nie wyniósł do góry, to oczywiście tego problemu by nie było. Ale o jednym warto pamiętać, że to endeckie zagrożenie, jak dzisiaj mówimy, to już nie jest zagrożenie tego ciemnogrodu, który przychodzi z dwudziestolecia. To już jest ten typ sił, które są dużo bardziej nowoczesne. To są te siły, które widzimy we Francji, to są te siły, które widzimy w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. Oni już nie sięgają do prostej formuły antysemityzmu czy walki z masonami, prawda? Oni mają problemy bardziej gospodarcze związane z bezrobociem, mają jakiś obszar problemów religijnych, no i mają jakąś taką dziwną, toksyczną potrzebę tożsamości narodowej. Więc, więc nie jestem do końca przekonany, czy ciemnogród dzisiejszy jest zjawiskiem przednowoczesnym czy ponowoczesnym. Mi się wydaje, że raczej ponowoczesnym. Ale nie zmienia to faktu, że ten ludek można było dużo mocniej izolować, dużo mocniej bić po głowie i wydaje mi się, że technika bicia Adama Michnika była fatalna, a już technika legalizowania i wyciągania ręki do nich przez Kaczyńskiego była absolutnie skandaliczna. Jednym słowem zrobiliśmy kółko i doszliśmy do wniosku, że chociaż jak sam twierdzisz, jesteś historykiem i to jest historyczna książka, ale tak naprawdę jest to książka w dużym stopniu też o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj i dlaczego Polska jest, jaka jest dzisiaj. O Michniku Robert Krasowski zachęcam do kupienia i do przeczytania. Robercie, dziękuję ci bardzo za wizytę dzisiaj u nas. Ja dziękuję ci bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, to jest koniec Onet Rano, wiem, ale oczywiście Onet Rano wraca jutro 7:55. Do zobaczenia.